Uszereguj filmy Nerwariena, zaczynając od najstarszego. Odpowiedź A. Nerwarian Melbourne Shuffle. Odpowiedź B. Omówienie zmian w patchu 12.3 League of Legends. Odpowiedź C. Zeri na midzie. I odpowiedź D. Q&A Nerwarian #1. Kto pierwszy, ten lepszy. Patrzę. Poprawna odpowiedź to A, D, C, B. I kto był pierwszy z poprawną odpowiedzią? Arkoan! Mój Boże! Gratulacje i zapraszam na fotel. Arkoan, za chwilę staniesz do walki o 15 000 RP. Progi gwarantowane są na poziomie 500 RP oraz na poziomie 5000 RP. Przed nami 12 pytań związanych z życiem i twórczością Nerwariena. Ale najpierw powiedz nam dwa słowa o sobie. Hejka, ja nazywam się Paweł. Może mnie kojarzycie, Nerwariena oglądam od dawna, od kiedy zacząłem grać w ligę praktycznie. Aczkolwiek mało o nim wiem, ponieważ zawsze kiedy zaczyna coś mówić, to usypiam, więc może być mi trochę ciężko. Ale ty jesteś k***a. Przejdźmy w takim razie do pierwszego pytania, które jest warte, uwaga, 10 RP. Pytanie brzmi, jak brzmi pełne imię i nazwisko Nerwariena? Odpowiedź A. Darek Ziętek. Odpowiedź B. Damian Zion. Zion. Odpowiedź C. Darek Ziaja. Odpowiedź D. Damian Ziaja. Jest to niezwykle ciężkie pytanie, doktorze Chodo, aczkolwiek używając mych wszelkich zdolności dedukcji, muszę dojść do wniosku, że będzie to odpowiedź D. Damian Ziaja. D jak Damian. Zaraz ci powiem, czy to prawda, ale najpierw czas na kilka słów od naszego sponsora dzisiejszego odcinka. Przerywamy ten materiał, żeby powiedzieć kilka słów o sponsorze dzisiejszego odcinka. Zgadliście. Jest to Gaminate. Gaminate to suplement dla graczy, dzięki któremu wejdziecie na nowe wyżyny swoich możliwości w solo queue. Nada się też do poprawy waszej koncentracji przy nauce czy pracy. Ja na przykład chwytam za Gaminate'a, kiedy wiem, że czeka mnie długa noc montowania. Gaminate przychodzi do was w takich puszkach, w których znajduje się magiczny proszek. Jedyne co musicie zrobić, żeby rozkoszować się smakiem Gaminate'a, to wsypać go do shakera, zalać wodą i potrząsnąć. A skoro już jesteśmy przy temacie shakera, Gaminate przygotowała dla was specjalną promkę, dzięki której przy zakupie shakera i starter paka premium dostaniecie zniżkę 23,99 zł. Do zamówienia oczywiście możecie dodać też inne itemy. Możecie sobie zajrzeć w link w opisie i wybrać coś dla siebie. Przy checkoucie wpiszcie po prostu kod DYRYSHAKER. A i promocja jest ważna do końca lutego. Jeśli natomiast, tak jak ja, jesteście już oddanymi spijaczami Gaminate'a, macie już swój shaker, to pamiętajcie, że dla was cały czas jest promocja minus 10% z kodem DYRYHODO. A i w razie czego te promocje się nie łączą. Wybierzcie swój kod i pijcie Gaminate'a. Smacznego. Wracamy do ciebie po krótkiej przerwie. Gratulacje, D jak Damian Ziaja, wszystko się zgadza. 10 RP na twoje konto. Jesteśmy po pierwszym pytaniu. Zanim przejdziemy do kolejnego, opowiem tobie o twoich kołach ratunkowych. Do dyspozycji masz 3 pytanie do publiczności, pół na pół oraz telefon do przyjaciela. To jest moim przyjacielem, co jak się nie ma przyjaciół? Będziesz mógł wybrać, ale coś czuję, że szał. Kocham cię, szał. Lecimy do pytania numer 2, które jest warte 50 RP. Uwaga, Arkoanie. Jakie zwierzę posiada Nerwarian? Odpowiedź A. Pies. Odpowiedź B. Kot. Odpowiedź C. Szynszyla. Odpowiedź D. Wąż. Powiem ci tak, moja pierwsza myśl to była panda, aczkolwiek może być tak, że on faktycznie nie posiada pandy, tylko pięknego kota Mortona. Także odpowiedź B, tak? To jest kot? Tak, B to kot. Nawet imię powiedział, kurde. Jeżeli jesteś osobą, która nigdy nie słyszała Morton kurde zejść z klawiatury, no to sorry. Ja pierdolę, to za kot. Czyli odpowiedź B, definitywnie. Definitywnie. Zgadza się, jest to kot. Nie wiem, czy dobre imię podałeś, bo niestety nie wiem. Dobre. Mamy tutaj znawców, mówią, że dobre. Jest git. Gratulacje, 50 RP! Z takim hajsem to już można zaszaleć. Słuchaj, pytanie numer 3. Co dalej zrobił Nerwarian? Odpowiedź A. Pokazał klatę. Odpowiedź B. Stanął na rękach. Odpowiedź C. Zrobił salto. I odpowiedź D. Pokazał dupę. Jest to oczywiście odpowiedź D jak dupa. Dobrze, nawet nie będziemy się zatrzymywać, myślę, że to wszyscy będą wiedzieć. Także tak, jest to dobra odpowiedź. Pokazał dupę. Dupa. Mrs. Blazer, szacuneczek, trochę sobie panienki. A kobiety, no, są nazywane jak są. Ufa, Damian. Dobra, to już koniec. Teraz pytanie do ciebie. Pytanie o zawrotnej wartości 100 RP. Kto wypowiadał te słowa? Morton. Odpowiedź A. Mama Nerwariena. Odpowiedź B. Siostra Nerwariena. Odpowiedź C. Koleżanka Nerwariena. Odpowiedź D. Dziewczyna Nerwariena. Jest to pytanie proste, oczywiste, jasne jak słońce. Była to jego dziewczyna, o ile się nie mylę, Izabela? Dobrze, gratulacje. Gdzie odpowiedź Morton? No to w takim razie idziesz jak burza. Które to było pytanie? Czwarte! Bo już masz 200 RP! Panie Arkoanie, przed nami pytanie o pierwszy próg gwarantowany. Jeżeli odpowiesz dobrze, mniej niż 500 RP nie wygrasz. Ufa, Damian! O kurde! Który z tych kanałów używał owego remiksu jako swojego outra w
pewnej serii filmów. Odpowiedź A. Brązowe myśli. Odpowiedź B. Nerwarian. Odpowiedź C. Wander. Odpowiedź D. Klinika. No, nie jestem tego jako pierwszego pytania w 100% pewien, aczkolwiek brązowe myśli. Wydaje mi się, że on jako jedyny ma sens, bo też nie kojarzę, żeby Nerwarian miał kiedyś jakieś outro. Już może nie kojarzę dlatego, że zawsze już na końcu odcinka spałem. Ja pierdolę, stop! No, brązowe myśli, nie wiem kiedy to było, też oglądałem. No i tak mi świta, że jednak to były brązowe, także poproszę o zaznaczenie odpowiedzi A. Na 100%, nie zastanawiać się nad żadnym kołem, bierzesz brązowe, tak? Klinika, no muszą być brązowe. Odpowiedź A. Dobra, zaznaczamy odpowiedź A. Przed chwilą zaznaczyłeś odpowiedź A na pytanie, który z tych kanałów używał pokazanego wcześniej remiksu w outrze jednej ze swoich serii. Powiedziałeś A, brązowe myśli, i czy jest to poprawna odpowiedź? Tak, jest to poprawna odpowiedź. Brązowe myśli. Gratulacje. Zdobywasz 500 RP i masz próg gwarantowany. Przed tobą pytanie numer 6. Pytanie o 1000 RP. Sumy robią się coraz bardziej poważne. Natomiast pytania będą też coraz bardziej trudne. Arkoanie. W 2014 roku Nerwarian dostał bana. Do kiedy on był? Czy miał on trwać? Tydzień. Odpowiedź B. Do 2500 roku. Odpowiedź C. Do 2400 roku. Czy D. Na jeden dzień. No tak się akurat składa, że Shao nawiązał już do tego podczas nagrywek. Dziękujemy mu bardzo serdecznie za to. Ale wydaje mi się, że sam też bym to kojarzył, bo faktycznie pamiętam ten film z tym mailem. I to jest odpowiedź B do 2500 roku. Jesteś pewien, że to odpowiedź B? Nie 2400, nie tydzień, nie jeden dzień. No na pewno nie tam tydzień, na pewno nie jeden dzień, tylko to właśnie był jakiś taki absurdalnie długi. Dobra, mam ten próg gwarantowany, poproszę odpowiedź B. Dobra, sprawdzamy, czy jest to poprawna odpowiedź. B. Do 2055... Kurwa mać! Nie umiem w liczby! Do 2000... Panie Arkoanie, zaznaczam odpowiedź B. I jakie jest nasze zaskoczenie, kiedy okazuje się, że jest to prawda! Gratulacje! 1000 RP. Dziękuję. Słuchaj, teraz te pytania będą coraz trudniejsze. Powiedz mi, jak ci się wydaje, do jakiego etapu uda ci się dotrzeć? Czy sięgniesz 15 tysięcy? Czy odpowiesz na wszystkie pytania? Wydaje mi się, że do 10 jeszcze dolecę, potem może coś jeszcze z kołami, ale może być ciężko. Mogę się wycofać w każdej chwili, tak? Nie, nie. Niestety musisz za każdym razem odpowiedzieć. No to są milionerzy, czy co? To są hodonerzy. Proszę Państwa, w takim razie, pytanie numer 7. Warto już w tym momencie 2000 RP. Podwajamy stawkę. Czyja flaga widnieje na pulpicie Nerwariena? A, proste. Tak, proste? To czekaj, czy jesteś w stanie strzelić teraz bez odpowiedzi? Oczywiście, to jest Jamajka. Dobra, to ja teraz ci przeczytam dla formalności odpowiedzi. Brazylia, Dominikana, Puerto Rico, Jamajka, odpowiedź D. Rozumiem, że oznaczamy D. Oczywiście, 420, bro. No to skoro jesteś taki pewien, to nie będziemy nawet tutaj trzymać cię w niepewności, bo prawdziwa odpowiedź to... Odpowiedź D, Jamajka. Gratulacje. Zwątpiłeś jeszcze przez chwilę? Nie. God damn it. Przechodzimy w takim razie do kolejnego pytania. Pytanie numer 8. Warte 3000 RP. Wcześniej podwajaliśmy, a teraz nie. Niestety mamy ograniczony budżet. Uwaga, pytanie brzmi. W którym roku Nerwarian wygrał finał Full Focus? Odpowiedź A. 2018. Odpowiedź B. 2019. Odpowiedź C. 2020. Odpowiedź D. 2021. Zacznijmy od tego, czy oglądasz Full Focus? Oglądam, tak. Kibicuję ci. Za każdym razem trzymam kciuki. Chociaż teraz jak Anterias też będzie, no to będę się wahał. Nie, no ale serduszkiem zawsze z idolem. No aczkolwiek trochę tych sezonów już było i przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, w którym wygrał Nerwarian. Czyli to będzie to pytanie, w którym rozdziewiczymy któreś z... Tak jest. Będę prosił o któreś koło ratunkowe. Wydaje mi się, że publiczność tu może pomóc, bo publiczność znana jest z tego, że ogląda rzeczy, więc na pewno ogląda też Full Focus, więc będą w stanie mi pomóc. Dobra, proszę Państwa, na ekranie teraz widzicie, gdzie znajdują się poszczególne odpowiedzi. Droga publiczności, głosujemy. Dobra, proszę Państwa, w takim razie, z tego co widzimy, wszyscy głosujący poza jedną osobą zagłosowali na odpowiedź D, 2021. Panie Arkoanie, czy coś ci to pomoże? No, faktycznie, mogło tak być, czy to nie był ten ostatni sezon, w którym on był w finale ze Spartą? Nie kojarzę dobrze, ale zaufam publiczności, poproszę o zaznaczenie odpowiedzi D. Na 100%. Nie bierzesz pod uwagę tego, że publiczność mogła chcieć cię wypierdzielić z fotela? Nie, oni by nigdy czegoś takiego nie zrobili. Szajk. Zaznaczam odpowiedź D. No i teraz, jeżeli odpowiesz dobrze, wygrywasz 3000 RP. W którym roku Nerwarian wygrał finał Full Focus? Ja pamiętam to bardzo dobrze, bo przejechałem i nie dostałem się do finału. No i masz rację, w 2021 roku. Nice. Dobra, Arkoanie, nieźle ci idzie, jesteś o krok przed progiem gwarantowanym 5000 RP. Natomiast teraz pytanie, które moim zdaniem możecie położyć na łopatki. Jakich partnerów możemy zobaczyć aktualnie na ekranie ładowania na stream Nerwariena? Odpowiedź A. Zhaya, Razer, STS. Odpowiedź B. G2A, Razer, STS.
Odpowiedź C, Montesnack, G2A, Razer, Fortuna. I odpowiedź D, Razer, G2A, Fortuna. Pytanie, czy ty w ogóle oglądasz teraz streamy Nerwariana? Czasem wpadnę zobaczyć, co się tam dzieje, aczkolwiek na początek streamu to rzadko. Tego intra chyba nie widziałem nigdy słynnego. No to będzie bardzo trudne pytanie w takim razie dla ciebie. Na pewno wiem, że Nerva miał na przestrzeni swojej działalności współpracę z G2A, z Razerem i z Montesnackiem. No aczkolwiek nie będę tutaj ryzykował, poproszę od razu 50-50. Nasza maszyna losująca działa. Zostały odpowiedzi B oraz D. Pytanie, czy faktycznie to STS, czy Fortuna. No aczkolwiek mówię, że mój cel to jest tutaj to gwarantowane 5000, więc żeby zwiększyć swoje szanse, chciałbym zadzwonić do mojego serdecznego przyjaciela, doktora Shao. Hello. Dobry. Dobry. Tak, ja muszę do ciebie zadzwonić najpierw. Dzwonimy w takim razie. Dzień dobry, z tej strony mistrz Aoku i doktorowski. Dzień dobry, Shao, dzień dobry. Jak pewnie się nie spodziewasz, twój serdeczny przyjaciel Arkoan gra teraz w milionerów, walczy teraz o 5000 RP. Dostał pytanie odnośnie tego, jakich partnerów ma na swoim ekranie ładowania aktualnie Nerwarian. Będziecie mieli 30 sekund, żeby się dogadać. Czas start. Okej, Shao, użyłem już 50-50, więc na pewno jest to G2A i Razer, tylko teraz zastanawiam się, czy to będzie STS czy Fortuna. Wydaje mi się, że jest to STS, gdyż nie raz, gdy wchodziłem na jakieś strony, gdzie na przykład były jakieś tam rzeczy napisane, nie pamiętam, jak to się mówi po polsku, więc no jakie rzeczy napisane, to często widziałem reklamę Damiana właśnie Ziai związanego z STS, to było tuż po tym, jak ściął sobie dready. Opowiadam. Stop! Milcz! Połączenie zostało rozerwane. Dobra, więc faktycznie Shao powiedział ważną rzecz o tych reklamach, bo ważne jest to, że był już po ścięciu dreadów, więc wyznaczyło, że w miarę świeża współpraca, więc raczej cały czas będzie ona trwała. No więc definitywnie proszę o zaznaczenie odpowiedzi B. Wykorzystałeś dwa koła ratunkowe na to pytanie. Zaznaczamy odpowiedź B i zaraz zobaczymy, czy się opłaciło. Arkoan, jeżeli odpowiedziałeś źle, no to wygrywasz tylko i wyłącznie 500 RP. No i prawda jest taka, że Fortuna aktualnie nie znajduje się na ekranie ładowania streamów Nerwariana. Gratulacje, odpowiedź B, to jest poprawna odpowiedź. Halo, wjechałem się tutaj na linię połączenia. No, dziękuję za pomoc. Chciałem tylko powiedzieć, że kupujesz mi giftika. Ja nie masz! Arkoanie, gratulacje, masz 5000 RP gwarantowane już w naszym konkursie. Natomiast teraz jeszcze trzy pytania, które mogę cię przybliżyć do sumy 15000 RP. Pierwsze jest za 8k i brzmi tak. Która gra była pierwszą grą online Nerwariana? Wydaje mi się, że Tibia. Odpowiedź A, Metin. Odpowiedź B, Margonem. Odpowiedź C, Tibia właśnie. Odpowiedź D, Warcraft 3. A, Warcrafta też napierdzielał, ale wydaje mi się, że to było potem. Okej, pójdę z pierwszą myślą, poproszę odpowiedź C. W ogóle bez zastanowienia, tak? No, powiem ci tak. Już osiągnąłem to, co chciałem. To była moja pierwsza myśl, że Tibia. Nie jestem pewien, ale poproszę o zaznaczenie odpowiedzi C, Tibia. Dobrze, zaznaczam odpowiedź C. Pytanie o 8000 RP. Szybko zdecydowałeś się na zaznaczenie odpowiedzi i muszę ci powiedzieć, że jest to poprawna odpowiedź. Ej! 8000 RP, no robi się grubo, robi się grubo. Portfel już mnie boli. Ale przed nami jeszcze dwa pytania. Słuchaj, pytanie o 10000 RP. Przedostatnie pytanie. Czyj głos czyta alerty subskrypcji na streamach Nerwariana? Odpowiedź A, Snoop Dogg. Odpowiedź B, Karol Krawczyk. Odpowiedź C, Cezary Żak. Odpowiedź D, Tadeusz Norka. Okej, okay, no mój tok myślenia jest taki, że trzy tych nazwisk mi coś mówią. Odpowiedź C, bo ja kojarzę ten głos, słyszę go w głowie. Jeszcze raz B, kto był? Karol Krawczyk. Wiesz co, poproszę o zaznaczenie odpowiedzi C. Czyli definitywnie głos, który czyta alerty subskrypcji na streamach Nerwariana, twoim zdaniem Cezary Żak. No jest to mój najlepszy trop. Dobra, w takim razie odpowiedź C. No i słuchaj, teraz jest już gruba sytuacja. Jeżeli odpowiesz dobrze, 1000 RP, jeżeli odpowiesz źle, cofasz je do 5 kafli i z tą sumą odchodzisz. Natomiast odpowiedź C to odpowiedź prawidłowa. Gratulacje, 10000 RP. No to teraz trochę żałuję, że tak wcześnie użyłem te ratunkowki wszystkie. Dobrze, Arkoanie, jakimś cudem udało ci się dotrzeć do finalnego pytania. Możesz wygrać 15000 RP. Jest dobrze. JD tak zwane, no. Ostatnie pytanie będzie również pytaniem z pomocą wideo. To będzie materiał z TVP Sport. Trochę boli mnie serduszko, że oglądałem materiał TVP, ale dobra. A czego się spodziewasz po tym? Rozumiem, że będziesz komentował turniej League of Legends. Czego się spodziewasz? Jesteś w ogóle pierwszy raz na eSport Now, czy drugi? Nie, byłem już rok temu, też komentowałem. Był świetny turniej i dzisiaj już mieliśmy sporo zaskoczeń, ale ciekawy jestem, jak to jutro wszystko wyjdzie. Masz jakichś swoich faworytów? Dobra, i to jest pytanie, które nas będzie interesować. Nie, no co ty. Poproszę tutaj o flashback z odcinka 1 z 10, kiedy ja się wypowiadam o e-sporcie. Wymień trzy drużyny z ligi LPL. Co to jest? Fanatic? I nie wierzę, że to jest pytanie finalne. W takim razie, pytanie finalne o 15000 RP dla ciebie, Arkoanie, brzmi: kto był faworytem Nerwariana? Odpowiedź A, Ago Gaming. Odpowiedź B, Katastrofa Awionetki. Odpowiedź C, Digital Paradox. Odpowiedź D, Pompa Team.
No pluję sobie w brodę, że zużyłem te dwa koła ratunkowe. Nie doceniłem się, że uda mi się zajść tak daleko. No więc tak, odpowiedź B, od buta bym odrzucił. Pierwszy raz słyszę tę nazwę w ogóle. Ale bardzo śmieszne jest. C, też mi to nic nie mówi. Odrzucam również tę odpowiedź. No i zostajemy z tak zwanym 50-50. I Pompa i Ago pamiętam, znaczy coś mi się tak kojarzy, że mieli jakieś sukcesy lolowe. Aczkolwiek tak mi się kojarzy, że Ago miało chyba większe. To naprawdę jakiś mega, ultra, hiper fan nerwy. Tylko taka osoba była pewna. Ale jakoś tak Pompa Team w ustach Nerwariena mi dobrze leży. Nie wiem dlaczego. Ale moja pierwsza myśl to była Ago. Żeby nie przeciągać, poproszę o zaznaczenie odpowiedzi A, jak Ago. Na 100% A, Ago Gaming. Tak, także proszę znaczenie odpowiedzi A. Przypominam, jest to ostatnie pytanie. Najważniejsze dla wyniku tego konkursu, czy wygrasz 15 tysięcy RP, czy wygrasz 5 tysięcy RP, dowiemy się zaraz po tym, jak zasubskrybujesz ten kanał, widzu. Kanał Arkan i na Twitch TV / Arkan też dobrze. Ale dopiero po subskrypcji mojego. Dobra, przejdźmy do naszego konkursu. Panie Arkoanie, zaznaczyliśmy odpowiedź A, Ago Gaming. W ogóle wypierdzieliłeś na początku katastrofę awionetki i Digital Paradox. Muszę ci powiedzieć, że te pierwsze dwie decyzje były prawidłowe, czyli B i C to nie są poprawne odpowiedzi. Natomiast, czy Ago, czy Pompa? Obejrzymy materiał wideo, dowiedzmy się, jaka jest prawda. Chyba Pompa Team będzie faworytem. No i niestety. No, nie. Tak. Blisko było. Także Arkoanie, niestety, wszystkie dobre odpowiedzi doprowadziły się do tego momentu i dopiero ta ostatnia odpowiedź była niestety błędna. No ale cóż, wygrywasz 5000 RP i tak spoko chyba. Osiągnąłem swój cel, oczywiście upaść tuż przed metą, to najgorzej, ale no cóż no, życie. Wydaje mi się, że ciężko było znać odpowiedź na te pytanie. Proszę Państwa, Arkoan niestety poległ na ostatnim pytaniu, także jest jeszcze szansa. Możemy jeszcze zawalczyć z drugą osobą, ale najpierw musimy wyłonić, kto to będzie. Mamy przed nami jeszcze 5 graczy, którzy teraz odpowiedzą na kolejne pytanie. Uszereguj sylaby w imieniu i nazwisku Nerwariena, zaczynając od jego imienia. Co to kurwa sylaby? A. Zia. B. Miam. C. Da. D. Ja. Proszę Państwa, poprawna odpowiedź to C, B, A, D. Damian Ziaja. I pierwszy był użytkownik Hawat. Gratulacje. Dobrze, Hawacie, czas żebyś schawacił ten konkurs. 500 RP max mu daje. Gratulacje, Hawacie, siedzisz na fotelu, udało ci się. To ty jako druga osoba już dzisiaj stanie do wyzwania wiedzy o Nerwarienie. Powiedz mi najpierw jakieś dwa słowa o sobie. Jest kowalem. Jestem kowalem. To są dwa słowa, dziękujemy bardzo. Najpierw pytanie na rozgrzewkę za drobne 10 RP. Z jakiego miasta pochodzi Nerwarien? A. Katowice. B. Kielce. C. Kraków. D. Konin. No ja bym już na to nie odpowiedział. Najgorsze jest to, że mam dwie opcje, bo ja wiem, które to mają być. To jak ja mam telefon do publiczności. Telefon do przyjaciela, publiczność, pół na pół. Naprawdę będziesz miał koło ratunkowe przy pierwszym pytaniu. Ja, tak, bo to jest pytanie do publiczności. Ja pierdzielę, Hawat. No przepraszam. Już wam mówię jeszcze raz, jakie są odpowiedzi. A. Katowice. B. Kielce. C. Kraków. D. Konin. Proszę Państwa, publiczność zagłosowała, wszyscy oprócz dwóch osób zagłosowali na odpowiedź C, czyli Kraków. Wracamy teraz do naszego Hawata. Publiczność się wypowiedziała, odpowiedź C, Kraków to ich sugestia. Czy posłuchasz się? Wiem, że większość z tych osób bardzo chciała mnie udupić, ale pójdę za ich głosem serca. Dobrze, zaznaczamy finalnie odpowiedź C, tak? Tak. Muszę ci powiedzieć, że ta odpowiedź jest prawidłowa. Nerwarien jest z Krakowa. Gratulacje, 10 RP! Dobrze, proszę pana, 4 pytania i będziesz miał gwarantowaną sumę 500 RP. Mam nadzieję, że te kolejne nie będą dla ciebie aż takie trudne i nie będziesz musiał wykorzystywać koła ratunkowego. Pytanie numer 2. Za 50 RP, na jakiej pozycji najczęściej gra Nerwarien? A, ADC, B, dżungla, C, top, D, mid. No dobra, Hawacie, kojarzysz? Dobrze, że się inny. Prawdopodobnie, ale dobra walida. Czyli zaznaczamy odpowiedź D, mid, na pewno. Tak. Proszę państwa, czy jest to poprawna odpowiedź? Droga publiczności, powiedzcie. Nie no, Hawat przy Hawacie. Ja wiem, że źle. Mówiłem ci o tym, mówiłem! Ej, dobra, Hawat, przyznaj się, nie oglądasz Nerwariena. Zdarzy mi się czasami, ale po prostu miałem znowu dwie, albo mid, albo dżungla. Dobra, proszę państwa, no niestety, Hawat, w takim razie nic nie wygrywasz. Wygrywasz jedynie, przypuszczam, że trochę komentarzy na YouTubie wygrasz. Nie no, oszczędź Hawatów. Tak, on tutaj przyszedł dla zabawy, on jest kowalem własnego losu.